Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Do 2022 roku zakończą się prace przy budowie visbreakingu na terenie PKN Orlen. Nowa instalacja pozwoli pozyskiwać jeszcze więcej benzyny i oleju napędowego. Właśnie wmurowano kamień węgielny. Inwestycja, która jest konieczna, potrzebna. Uważam, że dawno ta inwestycja powinna być tu zrealizowana. I realizujemy 3 takie rafineryjne inwestycje. To jest inwestycja właśnie dzisiaj, ale też hydrokracking, visbreaking dzisiaj, ale również HON 6. To wszystko ma spowodować, że z tej jednej baryłki więcej wyciśniemy produktów wysokomarżowych, m.in. oleju napędowego, około 500 000 ton, zdecydowanie większa ilość, co zdecydowanie wpłynie na opłacalność i na lepsze wyniki finansowe PKN Orlen. Inwestycja o wartości około 1 000 000 000 zł znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Za kilka dni powinny rozpocząć się pierwsze prace ziemne. Tutaj będziemy mieli za niedługo pierwsze też konstrukcje stalowe. Jak wspomniałem, tutaj są ogromne ilości i konstrukcji stalowej, i orurowania. Mówimy w jednym, w drugim przypadku o ponad 1500 ton stali i orurowania. I oczywiście zamontowanie urządzeń technologicznych, około 300 urządzeń technologicznych, w dużej mierze już kontraktowanych. Prace inwestycyjne związane z instalacją visbreakingu zakończą się w 2022 roku. W płockiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Konstanty Radziwiłł przekazał lokalnym samorządom fundusze na pomoc społeczną, transport autobusowy, a także drogi. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią, udaje nam się realizować zadania, które należą do obowiązków władz, zaznacza wojewoda. Mimo koronawirusa, mimo różnych kłopotów gospodarczych, te środki są niezagrożone. Podpisujemy umowy, za chwilę wpłyną do samorządów. Mamy nadzieję, że szybko rozstrzygną się przetargi. Wszystko wskazuje na to, że przetargi dzięki sprawności samorządowców będą trochę tańsze i najprawdopodobniej ci, którzy czekają w tak zwanej liście rezerwowej, również mają dużą szansę, żeby jeszcze w tym roku zostać sfinansowani. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzyma m.in. gmina Bulkowo czy Stara Biała. Środki na realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych trafią m.in. do gminy Brudzeń Duży, Słupno czy Staroźreby. W ramach Funduszu Solidarnościowego pieniądze otrzymają m.in. Płock czy gmina Słubice. Łącznie samorządy z regionu płockiego otrzymają ponad 8 milionów złotych. Budżet za 2019 rok został zrealizowany. Radni na ostatniej sesji po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej przyznali większością głosów absolutorium wójtowi gminy Bodzanów. To jeden z ważniejszych momentów w roku, zaznacza wójt. Tak sądziliśmy, że problemów nie będzie, ponieważ nasz wysiłek inwestycyjny był bardzo duży w poprzednim roku, choć nie był to rok łatwy. Jedną z najważniejszych i największych finansowo inwestycji w ubiegłym roku była budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Bodzanowa. Dwa nowoczesne samochody trafiły do Krajowej Administracji Skarbowej. Auta, które kupił PKN Orlen, wzmocnią kontrolę transportu paliw na drogach. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej kontrolować szarą strefę, zapewnia wicepremier Sasin. Akcyza to jest ważny składnik wpływu do budżetu państwa i musimy dbać, żeby te pieniądze do budżetu państwa trafiały. Mieliśmy w poprzednich latach z tym ogromne problemy, szczególnie przed 2015-2016 rokiem, kiedy wprowadziliśmy również rozwiązania prawne uszczelniające ten rynek. No, ogromne sumy na samym tylko paliwie rocznie, około 7 miliardów złotych należnych z akcyzy nie wpływało do budżetu państwa. Dzisiaj udało się ten rynek uszczelnić, ale oczywiście zawsze pozostaje pewna szara strefa i ważne, żeby tą szarą strefę cały czas ścieśniać. Te samochody wzmocnią nasze działania, zaznacza szefowa KAS. Będziemy je wykorzystywać w czasie realizowania kontroli na polskich drogach i dzięki pracy tych samochodów, tych pojazdów, ale przede wszystkim też dzięki systemowi łączności radiowej, w który są wyposażone, będziemy mogli dużo skuteczniej przeciwdziałać próbom nielegalnego wprowadzania na polski rynek przede wszystkim paliw.
Także na pewno bardzo się przydadzą, będą wykorzystywane i przełożą się na konkretne wpływy do budżetu. Samochody, które kupił PKN Orlen, kosztowały 4,5 miliona złotych. Dodatkowo, by przyspieszyć i usprawnić komunikację podczas przeprowadzanych kontroli, koncern wyposaży KAS w systemy łączności do 200 pojazdów. Wartość tej darowizny wyniesie ponad 11 milionów złotych. Na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe. To jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych dla przyszłości PKN Orlen. Pozwoli on zacieśnić współpracę biznesu ze światem nauki i umożliwi rozwój oraz wdrażanie własnych technologii. Prace przy jego budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Centrum będzie gotowe do końca tego roku. Wartość tej inwestycji to około 184 miliony złotych. Jeśli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu i telewizji internetowej, którą możecie oglądać 24 godziny na dobę pod adresem infoplocktv.pl.